Cześć, witajcie na moim kanale, jestem Cookman, a to jest pokaz składanki, którą tworzę na systemie Recalbox, na komputerze, mini komputerze Raspberry Pi 400. Poprzedni odcinek był dawno temu i pokazywałem wam rzeczy, które przygotowałem w sekcji Amiga. Tutaj na przykład widzicie gierkę na wygaszaczu sędzia Dreda z Amigi. A tym razem chciałbym wam pokazać, co mi się udało wreszcie skończyć. Commodore 64. Miałem ponad 20 tysięcy ROMów nieposegregowanych, zdublowanych i tak dalej. Zostało mi 7057 gier i no, posegregowałem. Wydaje mi się, że nie wiem, czy to w taki sposób przewijać. Chyba w taki sposób, albo o, w taki sposób będę przewijał. A nie, bo to są po literze, dobra? Tak go będę przewijał. Sporo tego jest. Możliwe, że jeszcze coś jest zdublowane, nie? Bo przy segregacji jeszcze na sam koniec przejrzałem jeszcze raz, ale już praktycznie usypiałem. Więc możliwe, że coś tam jeszcze, jakieś pojedyncze sztuki się zdarzają, że są no, podwójnie. Większość tytułów wydaje mi się, że są niezdublowane i bardzo długo mi zeszło, szczególnie tutaj zaraz dojdziemy do litery T. Robiłem ją na dwa razy. Najpierw zrobiłem literę T, a później TH, czyli D. O, właśnie tutaj się zaczęło. Jest po prostu masakra, ale jestem też dumny, bo wreszcie zrobiłem sobie listę gier, które bym chciał na DC64 mini. Tutaj możecie zobaczyć, dobra, przewiniem do jakiejś normalnej litery, że moja klasyfikacja była taka, że musi mieć co najmniej screenshot, tak, czyli nie musi mieć opisu czy coś takiego, bo za dużo tych gier bym musiał wywalić i znowu by mi się tam zrobiło może z 3000, a ja chciałem jak najwięcej ich wrzucić, bo one bardzo mało zajmują. Bardzo dużo tytułów, szczególnie tych bardziej znanych. Dobra, przejdziemy sobie na przykład na BB. Będzie? Będzie. Są filmiki. Czyli nie dość, że jest screenshot, to jeszcze jakiś tam jest filmik pokazujący właśnie rozgrywkę przy wielu tytułach. Teraz nie wiem, czy jestem w stanie sprawdzić, zaraz zobaczymy. Próbujemy wejść sobie na Recalboxa. Share the ROMs D64. Ajajajajaj. Będzie, no właśnie, musimy najpierw zliczyć wszystkie pliki w folderach, w folderze. Teraz się zrobiło, dobra. Mam jeszcze foldery, które powinienem usunąć, a ich nie usunąłem. Dobra. Ogólnie segregacja była taka, że najpierw wrzuciłem wszystkie pliki CRT, które miałem, do tego dorzuciłem wszystkie pliki PRG, jakie miałem. I dałem, włączyłem skipera, czyli znalazło mi, bo to są dwa najlepsze formaty na C64, czyli CRT kartridże, bo one się najszybciej uruchamią, albo PRG, które też szybciej uruchamia się niż na przykład zwykła dyskietka. Więc to był główny target, tak? Ale zauważyłem, że bardzo dużo gier jest też w formacie G64 i bardzo dużo jest gier, których nie ma na PRG, na przykład w tapach, czyli w kasetach. Więc po prostu najpierw zeskripowałem CRT i PRG, do tego dorzuciłem sobie gierki już, jak już były zeskrypowane, no to dorzuciłem gierki kasety G64 i nie wiem, czy jeszcze jakiś format był, nie pamiętam teraz, i po prostu ręcznie segregowałem, tak? W mediach mam, dobra, wideo, wejdziemy sobie w folder wideo i wam powiem, ile jest filmików, tylko mi się zczytają. Chyba już wszystkie 930, o nie, leci dalej. Trochę przymula to. Jest 1280 gier z tych 7000, 1280 gier ma filmiki. Czyli dosyć sporo. Ja się odchylam, możecie, zmiana głosu być trochę, bo się odchylam od mikrofonu. No a samych plików PNG w folderze IMAG będzie więcej, bo tutaj jest... Nie, chyba ściągałem tylko, teraz nie pamiętam, chyba ściągałem tylko
7082, no czyli jest troszkę więcej, może coś się nie wykasowało, musicie mi wybaczyć. Tak się prezentuje. Jeżeli chodzi o w ogóle Raspberry Pi, to weźmiemy sobie jakąś jedną gierkę, żeby wam pokazać, o co chodzi. Jakąś normalną. Boogie Boy. O, idziemy do Boogie Boya. Boogie Boy jest. Jeżeli wciśniemy sobie start, to tutaj możemy zrobić sobie edytuj grę Boogie Boy. Wchodzimy w edytuj grę Boogie Boy i widzicie, że uruchamia się automatycznie poprzez emulator Vice X64. Możecie sobie tutaj wybrać każdy inny emulator i myślę, że bez większego problemu powinien się uruchamiać, bo to jest Commodore. Więc sobie uruchomimy tego Boogie Boya. On się uruchamia automatycznie teraz, ten emulator, chyba z ramkami. O, nie ma ramek, patrzcie, a na PC-cie, bo ja to segregowałem na PC-cie się uruchamia emulator, który ma od razu te ramki. No i zobaczymy, czy ten Boogie Boy będzie mi działał, czy nie. Wcisnąłem Fire. Nie jestem w stanie sprawdzić oczywiście wszystkich gier, czy działają. Boogie Boya, prawdę mówiąc, nie sprawdzałem na Raspberry Pi 400, więc nawet nie wiem, czy się uruchomi. No, na razie się uruchamia wszystko. Nie wiem, czy mi się Avermedia nie wyłączyła. Nie wiem, świeci mi dobro. Górnie zrobiłem sobie wreszcie stanowisko. Stanowisko takie, że na jednym komputerze nagrywam, a na drugim monitorze sobie wreszcie mam rozgrywać. Z Boogie Boyem na Commodore jest tak, że do przodu się daje, to się jedzie do no, jedzie się do przodu, jak się daje do przodu, to się jedzie do przodu. Jak się wychyla gałką, nie, gałką się nie da grać, krzyżak, czyli krzyżak do przodu, on jedzie do przodu, a Fire'em się zmienia biegi. Ja to na przykład na DC64 Mini chyba zmieniłem, nie jestem pewien. Bo to się strasznie niewygodnie, wiecie, kiedyś takie było sterowanie, nie, i to było normalne praktycznie w każdej grze, tam nieliczne gierki miały dostosowane już takie, że tylko na przykład do tyłu jak się wychylało joystick, no to hamowało się, a Fire'em się dawało do przodu. Ale jak chciało się zmieniać biegi, a tutaj się zmienia, no to zazwyczaj było robione w ten sposób. Ojeju, co ja robię? Łap czas. Złapałem go ten czas. Gierka się uruchamia i działa. Można się oczywiście pobawić, bo to jest oczywiście uruchamiane na RetroArchu. Dojadę. Dojechałem. Można uruchomić na RetroArchu i tak jak pokazywałem przy Amidze, no można też rozszerzyć ten obraz, żeby był większy. O, a tutaj jest jakiś inny samolik. Nie wiem, czy na Amidze też jest. Dobra, jest czas. Każde okrążenie tutaj jest coraz trudniejsze. O, jest nie dałem rady. Kurde, samochodów nie pamiętam na Amidze. Dobra, i tak się prezentuje Boogie Boy, bo już pewnie bym nie dał rady dojechać. O, brak sygnału. Zmienia się rozdzielczość, nie wiem, czy w ogóle mi się uda nagrać sensownie ten odcinek. Zobaczymy, czy mi nie dzieli. Zaraz zobaczymy. Nie, na razie nagrywa do jednego pliku, więc jest, może będzie coś z tego działać. Więc zobaczymy. Na razie mówię, wreszcie poskładałem wszystko, jeszcze mi brakuje mi tylko do tego głównego mojego komputera myszka, jutro ma do mnie przyjść. Coś mnie się stało, obróciło się, zawsze miałem Razera, klawiatury, myszki. Raz mi się zdarzyło mieć Rokata, czy dalej tą klawiaturę mam Rokata. A teraz kupiłem sobie Corsera i klawiaturę i myszkę i muszę przyznać, że kurde, jakość jest genialna. Nie wiem, czy nie lepsze niż te Razery, które miałem. No ale zobaczę, jak przyjdzie mi myszka, porównam sobie, może jakiś teścik zrobię. Wracając do tego, co tutaj widzicie, więc
Kurczę, no dużo jest tych gier, dużo jest strasznie gier, bardzo dużo jest gier tekstowych, przełączymy sobie parę literek, żeby wam pokazać. Nie mam pojęcia, czy wszystkie działają, mam nadzieję. Bardzo dużo jest CRG to jest. O, CRT, czyli bardzo dużo jest bardzo dużo jest CRT plików, bo znalazłem bardzo fajną paczkę, więc one się powinny od strzała praktycznie uruchamiać. Znowu no signal, Avermedia. Będą... O nie, dalej szuka dyskietki, a to dziwne. Niby CRT, a uruchamia się jakby... O. I tutaj trzeba wcisnąć klawiaturę. Klawiatura to jest select i albo spacja, albo spacja, albo znaczek Commodore. Znaczy w sumie mogę, ale mam daleko od siebie teraz tą klawiaturę. Klawiaturę mam daleko od siebie przy drugim biurku Raspberry Pi. No i faktycznie się uruchamia. Fast Break, Accolade. Accolade to była super firma, która wyprodukowała Accolade. Presence, ten test drive. Pierwsze test drive były robione. No i co tutaj się robi? A, spacją się wciska mecz. Nie wiem, czy joystick jest ustawiony dobrze, ale dobra, wciśniemy spacją. Co tutaj jeszcze można zrobić? O, tutaj sobie wybieram, dobra. Plan. To mogę sobie wybrać chyba zawodnika Hightowera, dobra. I co, i spacja? Spacja. O, lecę. O, dawaj piłkę. A, tu się zmienia zawodnika. No i co, podniesie któryś piłkę? O co, come on. Jak się przytrzyma długo fire, to się skacze. Ale trzeba znowu spację wcisnąć. Czas nie leci. Czyli tak jakby była przerwa. Brakuje jednego zawodnika białych. No nie, fajnie wygląda jak na grę Commodore, nie? Nie wiem, czy tu się z F-ami coś. F1, 2, F3, F7, nie. 1, 2, 3. Nie. Brakuje jednego zawodnika. Nie wiem, czy się na dwóch czasem jakoś nie uruchomiło. Dobra. Nieważne. Zaskoczyło mnie, że się uruchomiło w ten sposób, bo przykładowo, dobra, przejdziemy sobie do standardowej gierki, którą uruchamiam. Jestem pewien, że ona jest, dobra, taką przyspieszymy, bo tego na P też jest od groma gierek. CRT. Czyli na pewno jest CRT. Zobaczymy, czy też się pojawi ten ekran. No nie, nie pojawia się wybór dyskietki. Od razu się uruchamia menu, że tak powiem. Będzie to? Nie pamiętam nawet. Nie wiem, czy oni zrobili animację, czy nie. Szkoda, że ta gra nie wyszła na Commodore, jak Commodore święciło swoje triumfy. Są tutaj właśnie te gry typu jak Prince of Persia, czy kilka innych tytułów, które były wydane już w latach 2000 i w górę. Więc te nowości też się są i też są gierki, które nigdy nie zostały wydane oficjalnie, czy coś takiego, nie? Więc też się zdarzają na tej liście. Parę takich tytułów tam jest. No jest ładna animacja, dobra, fire. Kurde. Że im się nie chciało przenieść. Zobaczcie, kurde, zostało pokazane, że da się przenieść taką grę na Commodore. To była furora. Była, tylko że... Jordanowi się nie chciało. Mechaniki zostały wszystkie przeniesione. Nie wiem, ciekawy jestem, czy oni portowali DOSa, czy oni portowali
Amigę czy Atari. Wszystkie możliwe sprzęty. Ta gra wychodziła na wszystkie możliwe sprzęty, jakie były wtedy obecne poza Commodore 64. Jeszcze się upewnię, ale tak mi się wydaje. Za każdym razem, jak próbuję grać, to sprawdzam. Czas mi ucieka. Tak, że 16 oktobera 2011. I jest bazuje ona na oryginalnym kodzie z Apple II z 1989 roku. Ktoś pokazał, bo ja to uruchamiałem też na normalnym Commodore dzięki temu tej przejściówce SD2 coś tam, czyli z karty, na kartę microSD włączyłem do oryginalnego Commodorca z 1982 roku i też uruchomiłem tą grę, czyli to nie jest tak, że tylko emulatory działają z tą grą, nie. Ta gra normalnie działa na Commodore 64, czyli śmiało mogła być wydana w 1989 roku także na Commodore i zrobiłaby furorę na 100%. Było bardzo dużo użytkowników, a takich gier z takimi mechanikami jak ta Prince of Persia, no to wtedy nie było, nie? To jest naprawdę kawał dobrego portu. Wystarczy tylko chcieć. I wiecie, są rzeczy, których na upartego nie trzeba było robić, tak? I tak była fajna gra. Na przykład tutaj te pochodnie, no one się ruszają. Po co one się ruszają? Niepotrzebne. No, obciążenie procesora, ta sama tutaj. I tam gdzie... O, zabiłem się. I tam gdzie... Ale te dźwięki też są spoko. Tam gdzie są no, spowolnienia animacji, że procesor nie daje rady, to zazwyczaj jest pochodnia i kratownica i do tego jeszcze jakiś mechanizm, nie? Na przykład tutaj, o. I za dużo rzeczy naraz się ruszało i przez to spowolniło się, nie? Ale bardzo fajnie zrobiony port. Dobra, już nie będę szedł po ten miecz. Skoczymy sobie na... O, nie doskoczył. No, tak samo jak na Midze. A to jest port akurat wersja z Apple II. Na Apple II nie... Grałem? Chyba grałem, nie pamiętam. Chyba grałem. Więc to wszystko działa, nie? Oczywiście, czekajcie, CRT chyba, a nie pamiętam, kurde, dawno nie uruchamiałem Commodore 64 tego mojego oryginalnego, nie wiem, czy tam działają płytki CRT, czy tylko D64 i PRG, nie pamiętam, muszę sobie od czasu do czasu to uruchomić, bo tam mogą się cuda dziać, muszę rozkręcić i to sprawdzić, czy się te tranzystory nie prozolewały. Dzięki temu, że tutaj segregowałem te gry, posegregowałem sobie, mam fajny piczek, zrobiłem sobie piczek. Już wam mówię. C64 list. Czyli gierki, które bym chciał zmieścić na DC64 mini, tak? W którymś odcinku pokazywałem. I tych gierek mam tutaj na liście 134. Tak naprawdę ich jest więcej, bo są tam też paki i tak dalej, nie? Ale mam zamiar wsadzać, dopóki po prostu się będą mieścić te gierki, to będę wybierał i dodawał kolejne. Ciekawy jestem, ile można upchnąć w oprogramowaniu Commodore DC64 mini gierek, nie? Bo nie wiem, ile oni tam pamięci dokładnie wsadzili, ale na chwilę obecną już mam tam chyba około setki gier wsadzone i dalej jest miejsce, nie? A oryginalnie przypomnę, że tam było 64 gry tylko wsadzone. No dobra, tak się prezentuje. Jaki jest plan? Zrobię jeszcze odcinek, z dwa odcinki wam zrobię. Tylko się zastanawiam, czy teraz, czy w pakiecie. Kurde, to było koszmar.
Bo tutaj mamy jeszcze, oczywiście Commodore pokazywałem już, tak? Czyli mamy te 186 gier na Amiga 1200, 3236 gier na Amiga 600 i teraz mamy dodatkowe 7057 na Commodore 64, czyli już jest bogata biblioteka. Ale jeszcze mam tutaj MSX Turbo, na którym 19 gier i nie ma więcej gier, ja przynajmniej nie mogę znaleźć na MSX-a Turbo. Więc nic nie dodam więcej, ale myślę, że ja tego MSX-a Turbo nie ma sensu, że on robi oddzielny odcinek, po prostu zrobię go razem z MSX-em 1, 2. ZX Spectrum zrobię na pewno odcinek, bo w sumie jest już odcinek ZX Spectrum na temat, jak wsadzałem na Batocerę, tak? Bo tych gierek mi nie przybyło, tych gierek już nie mam zamiaru więcej segregować, a poza tym nie wiem, czy jest więcej gierek dostępnych gdzieś w internecie. Oczywiście jednodyskietkowych, tak? Bo jeżeli jakaś tam gierka była na dwóch... O, a tutaj nie mam tego układki. Widzicie, to muszę to jeszcze raz przejrzeć. To coś mi... Chyba dodawałem coś jednak. Więc muszę ZX Spectrum sobie zaraz skopiuję na komputer, nie będę na Raspberry Pi grzebał, czy 3000. Gier jakby się przymuli mi Raspberry Pi. Jest dobry sprzęt do odtwarzania gier, ale niekoniecznie do segregacji, usuwania i tak dalej. No dobra, czyli następne zrobię sobie szybko ZX Spectrum i zrobię odcinek. No i zabieram się za Atari. I przy Atari, no ja chciałbym zrobić Atari w podobnym stylu jak Amiga 600, czyli wszystko co jest w jednym pliku zostaje, a wszystkie gierki, które są dwudyskietkowe i tak dalej, ADF. Tylko najpierw muszę sprawdzić, czy te ADF-y faktycznie na Atari działają. Bo ja się narobię jak głupi, a się okaże, że źle mówię ADF-y. Gry wielodyskietkowe, o to mi chodzi. Czyli jeżeli no, nie działają, to przełączenie dyskietek pomiędzy pierwszą a drugą dyskietką, no to nie ma sensu, żebym ja z tym walczył. Ale o ile pamiętam, to chyba Another World już sprawdzałem, bo oryginalnie jest na dwóch dyskietkach na Atari. Nie ma nigdzie wersji jednoplikowej i już sprawdzałem, tylko że ja to sprawdzałem na Batocerze. Więc muszę sobie sprawdzić i wtedy zabieram się za terenkę. I wtedy może jak już zrobię tą Amigę 600, Amigę 1200, ZX Spectrum i może tego MSX-a, to wtedy może jakąś tam wersję alfę, betę czy coś tam wam udostępnię i będziecie sobie mogli to ściągnąć. Na chwilę obecną nie, bo na chwilę obecną jeszcze nie jest to tak, jakbym chciał, tak? Bo już na pewno wiem, że Amigi 1200, Amigi 600 i Commodore już nie będę ruszał na 100%. Z tych spektrum jak skończę segregować, to też już nie będę więcej segregował i to samo jeżeli Atari, to już będę miał na 100% koniec. Pozostałe platformy jak te Amstrady, Thomsony i tak dalej, to jeszcze zobaczę, ale na tym chciałbym się skupić. Jak już uda mi się skończyć to Atari, to wtedy myślę, że jakąś tam wersję wam udostępnię i będziecie mogli sobie to pobrać. Wcześniej pewnie gdzieś udostępnię pliczek, bo on będzie mało zajmował, czyli na DC64 Mini. Znaczy to oprogramowanie też będzie działać na wersji Maxi, tylko że ja nie mam jak tego sprawdzić, bo ja sobie nie kupię Maxi, bo Maxi mam oryginalnego. Więc DC64 mini oprogramowanie będzie na z tego co wiem, to jest to samo oprogramowanie co do Maxi. Po prostu oni tam modyfikują, bo Maxi to jest mini tylko już z klawiaturą. No i to udostępnię. A to co teraz widzicie, to zostanie udostępnione w momencie kiedy skończę Atari. Trudno mi jest powiedzieć, kiedy to zrobię. Naprawdę trudno mi jest to powiedzieć, bo teraz mi się trochę te rzeczy kombinują. Amiga 600 tak strasznie długo segregowałem. Bo Commodore, przyznam szczerze, że po prostu jak siadłem, to poświęciłem na Commodorce takich w pełnych dni około 5, żeby to wszystko posegregować. Oczywiście wieczorami, bo w ciągu dnia praca, rodzina i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, co dzisiaj wam pokazałem, no to bądźcie cierpliwi. Niedługo, raczej mam nadzieję, że może na koniec wakacji coś tam już będę mógł udostępnić, ale to nie obiecuję, bo moje plany zazwyczaj się wydłużają przez nieoczekiwane zdarzenia. To było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!